Drodzy Państwo, mimo późnej pory i niesprzyjającej pogody, znakomita frekwencja na stadionie przy ulicy Bukowej. Grzegorz Kasperkowicz z Poznania wyprowadza oba zespoły na boisko. Pomagać mu będą Sławomir Stępniewski, Jacek Głodziński, sędzią technicznym będzie Piotr Kołodziejski, a delegatem Polskiego Związku Piłki Nożnej Jerzy Kosmaty. Widzimy, że oprócz tego, że bardzo duże zainteresowanie towarzyszy temu spotkaniu, to jest naprawdę fantastyczna atmosfera. Szkoda, że troszeczkę śnieg przeszkadza w prawidłowym odbiorze tego spotkania, ale kibice stanęli na wysokości zadania, przygotowali tutaj różnego rodzaju atrakcje i naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się zarówno gra, jak i obserwuje takie spotkanie. Derby Śląska. Mariusz, wy na derby czekaliście 167 dni, po raz ostatni grając derbowy mecz z Radziąkowem wiosną tego roku. W waszej grupie nie było innego zespołu ze Śląska. No teraz chyba jesteście zadowoleni, że w tej górnej grupie, w grupie mistrzowskiej, spotkacie się i z GKS-em i z Odrą. Tak, na pewno. A to, że nasze pragnienia były jak najbardziej słuszne, to chyba świadczy najlepiej ta atmosfera, która tu dzisiaj panuje na stadionie. Tak jak już wspomniałem, życzyłbym sobie na wszystkich polskich stadionach takiej atmosfery, a przede wszystkim takiego zainteresowania kibiców i takiego podejścia do tego, co dzieje się na boisku. Mam nadzieję, że wszystko będzie przebiegać fair i nie będzie żadnych ekscesów, które by zakłóciły ten ład, skład i porządek, który na razie tu panuje. W podobnych okolicznościach rozgrywane były derby GKS Ruch wiosną tego roku. Znakomite widowisko zakończone remisem 1-1. Piłkarze Ruchu do ostatniego momentu nie zdejmują bluz od dresu, aby nie tracić ciepła przed rozpoczęciem spotkania. Tak, rzeczywiście. Piłkarze Ruchu są przyzwyczajeni, iż sympatycy niebieskich w zasadzie zawsze zarzucą bramkę, za którą się znajdują, serpentynami. W związku z tym do czasu, kiedy nie zostanie boisko posprzątane, są przygotowani na to, żeby nie stracić temperatury. Grzegorz Kasperkowicz czeka spokojnie, aż będzie można zacząć mecz w żółto-czarnych strojach. GKS Katowice w biało-niebieskich, Ruch Chorzów. Mariusz, masz na koncie już 98 goli w Ekstraklasie. Do tego klubu, ekskluzywnego klubu Stu brakuje tylko dwóch bramek. Liczyłeś po cichu, nie wiedząc jeszcze, że nie zagrasz, że dzisiaj strzelisz swoją setną bramkę w Ekstraklasie? No tak daleko moje pragnienia nie sięgały, ponieważ liczyłem, że chciałbym zagrać, liczyłem, że może uda mi się zdobyć bramkę, natomiast o dwóch, szczerze powiem, nie marzyłem. Ta jedna byłaby jak najbardziej niezadowalająca, no trudno, nie udało się. Mam przyjemność komentować dla Państwa tutaj przebieg tego spotkania i myślę, że na wiosnę będę miał powody do tego, aby te dwie brakujące bramki jeszcze zdobyć. Może troszeczkę lepszych warunkach atmosferycznych. Ten mecz zaczną niebiescy, zaczną pomarańczową piłką, tak aby lepiej ją było widać na tym zaśnieżonym boisku, aby Państwo w pełni mogli obserwować wydarzenia na stadionie GKS. Sławomir Paluch, dziś kapitanem Ruchu. Ruch świetnie spisał się w dwóch poprzednich meczach ze stołecznymi drużynami. Najpierw pokonał Wisłę Polonię 3-1, później ograł Legię w pierwszym meczu ćwierćfinału Pucharu Polski 4-2 na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. No i na pewno Bogusław Pietrzak i kibice Ruchu liczą dzisiaj na podtrzymanie tej świetnej serii. Ja myślę, że na pewno chcieliby zawodnicy Ruchu dzisiaj tu również wygrać, podtrzymać tę samą dobrą trasę tych dwóch spotkań. Natomiast myślę, że tam były zdecydowanie lepsze warunki i można było zdecydowanie ciekawiej grać piłkę, a tutaj, tak jak już wspomniałem, wydaje mi się, że to piłka będzie rządziła poczynaniami na boisku i będzie to więcej i bardziej mecz przypadków, jak i składnych akcji. Spokojnie przyjmuje piłkę w środku boiska Surma. Świerczewski, ale fatalnie wprost pod nogi rywali. Paluch! Faulowany, wychodził na czystą pozycję, to było tuż przed linią pola karnego. Żółta kartka dla Świerczewskiego i rzut wolny dla Ruchu. No i chciałoby się powiedzieć, w tych sytuacjach groźnych zostaje fragmentów 1-1. Przed chwilą GKS miał okazję, teraz chyba troszeczkę lepszą będzie miał Ruch. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Marek Świerczewski w zasadzie naprawiał swój błąd, bo to wszystko się zaczęło od jego złego wybicia. I teraz w opałach ponownie Piotr Lech, prawdopodobnie, bo to jest dobra sytuacja, przede wszystkim chyba dla Krzysztofa Bizackiego. No ja akurat dobrze znam założenia taktyczne i wiem, że nie tylko jest to dobra sytuacja dla Krzysia Bizackiego. To kto będzie strzelał, twoim zdaniem?
No w tej chwili się nie podejmę tego, aby nie zdradzać, ale możliwe, że na przykład Jan Woś. No dokładnie, tutaj widzimy potrzebne zabiegi, aby piłka była czysta, nie była w śniegu, żeby można było ją dobrze uderzyć. Szykuje się również Piotr Duda. Duda mocno, Lech wypuszcza piłkę i nie ma bramki. Przedwczesna radość, sygnalizacja sędziego liniowego. Przyznam się szczerze, że nie widziałem, trzeba poczekać na powtórkę. Zaraz to zobaczymy. No, czy w momencie strzału, tak, piłkarz ruchu był na spalonym. Tak, ewidentna decyzja, bardzo dobra sędziego. Słyszę, nieuznana bramka przez Grzegorza Kasperkowicza, wciąż zatem bez goli. I zaczyna Lech. Boś dobrze wychodzi środkiem, Madej ładnie odegrał piłkę, nie nadążył Kubisz. Boś w polu karnym, Wysocki! 1-0. 40 minuta mecz. Popisowa akcja, nie lewo, tym razem ma prawą stroną. Świetnie zagrali Madej z Boś. Tak, Białek. Z graczy w polu tylko dwóch piłkarzy. Myślę natomiast, że w tej chwili nie jest to minusem, ponieważ Białek chyba nie myśli na razie o zmianie. Ma korzystny wynik i podejrzewam, że będzie się starał pilnować tego, aby dowieźć go do końca. Gorawski i nie ma bramki, jeszcze Paluch, Piotr Lech łapie piłkę, wciąż 2-1 dla GKS. Nie ma Sternak do Bizackiego. Były już barwy klubowe w sektorach zajmowanych przez kibiców ruchu. Teraz baloniki w barwach klubowych GKS-u. Powiewają na popularnym blaszaku, czyli tej trybunie, która znajduje się po przeciwnej stronie ekranu. Chwila chaotycznej gry zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Ale teraz dobra wrzutka do Palucha. Paluch przejmuje piłkę, poprzeczka ratuje Lecha. Wciąż 2-1 prowadzi GKS. Niestety nie mieli tutaj szczęścia w tej sytuacji. Bardzo ładna akcja. No i nawet ja muszę powiedzieć, że szkoda. Popatrzył tylko Piotr Lech. Gdzie leci piłka? Złapał się za głowę Sławomir Paluch. To była świetna sytuacja na to, aby wyrównać. Bizacki, Świerczewski. Złe wybicie kapitana GKS-u. Fornalik ma dużo miejsca po prawej stronie. Fornalik do Bosia. Boś, Fornalik wybiega prawą stroną. Boś sam do środka, ale nieczysto zagrał piłkę. Potem mieli również kłopoty katowiczane. Paulowa.